Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Alan Kwieciński. Cześć. Oraz Michał Wampir Pasternak. Siema. Alan, bo ty na backstage'u mówiłeś mi wielokrotnie, że do tego face to face'a nie dojdzie, a jak dojdzie, to tylko w przypadku, gdy Michał będzie miał na sobie kominiarkę. Nie, już koniec tego, jutro jest ostateczny dzień. Rozstrzygamy do i kończymy ten kabaret. No ale czemu miałby nie dojść do face to face'a? Oj, po prostu, nie mogę na niego patrzeć, nie? Bo on jest po prostu taki ma twarz irytującą. No kurwa, możesz zawsze patrzeć w ziemię, a nie możesz patrzeć co? Na mnie. Ja patrzę do ci w ryj, centralnie, nie? Ryj to masz ty i pies. No. No, jeszcze świnia. Kulfon. Wolę być kulfonem niż dziką. No. Ja to będziesz jutro, kurwa, po walce. Jutro zobaczymy, no. Naskakałeś się tutaj na scenie. Zobaczymy, kto będzie jutro. Siły ci braknie na jutro. No. Ale jesteś dobrym showmanem. Dzisiaj dużo skakasz, dużo szczekasz. Nie masz co się martwić o moją siłę. A jutro w oktagonie zobaczymy, jak nie masz co się martwić o siłę. Uwierz mi, że jutro byś miał ciężki wieczór. Każdy zawsze ma z tobą ciężko. I później mówisz o tym, że oddałeś całe serducho. I leżysz przez połowę walki. Nawet jeżeli coś się stanie. Leżysz przez połowę walki. Nie będę leżał. Uwierz mi, że jutro nie będę leżał. O twoje serce jutro. To widzisz tylko ty i nic więcej. Zdziwisz się jutro. Dobra, bardzo zdziwisz. Bym chciał się zdziwić. No to zdziwisz się jutro. To ty się k***a jutro zdziwisz. Będziesz zdziwiony, jak będziesz cierpiał. Tak. Dobrze. No zobaczysz. Flegmatyku jebany. Zbliżającą się galę Fame możecie obstawić na BetClick, który jest sponsorem tego filmu i u którego nadal obowiązuje promocja dotycząca gry bez podatku. Więcej informacji znajdziecie w opisie. Tam też dowiecie się, dlaczego podczas rejestracji warto użyć kodu SEP4. Tak prezentują się moje typy, ale może po kolei. Vampir, Hater, Cyguła, Młody Ninja, Strachu i w main evencie postawił na Adamka. Pamiętajcie, że w grze występuje element nieprzewidywalności, są to tylko moje typy i nie muszą być trafne. Szczegółowe informacje o tym, co daje kod SEP4, znajdziecie w opisie. Tam też znajdziecie informacje o grze bez podatku. Grajcie odpowiedzialnie za niewysokie sumy i przypominam o tym, że obstawiać mogą jedynie osoby powyżej 18 roku życia. W wywiadach Alan zarzuca tobie, że ty właśnie jesteś flegmatyczny, niedynamiczny i generalnie do tej walki to on jest lepiej przygotowany. No słuchaj, flegmatyczny i wolny zawsze mówił, że jestem tyburski, a później na walce wyszło jak wyszło. Także to, co on mówi, no to jest jedna sprawa, a to jaka jest rzeczywistość, to jest coś zupełnie innego. Tyburski też mówił przed walką, że jest ode mnie 2 razy lepszy, a później leżał co 30 sekund. Dobrze, ja nie będę leżał. No zobaczymy. Dobrze. Ja uważam, że będziesz leżał w tej walce więcej niż będziesz stał na nogach. Dobrze. Chcesz się pastwić nad Alanem, czy jak? Bądź nad nim to się już pastwierzycie, więc nie ma się co nad nim pastwić. Jutro wychodzę, robię robotę i jest po wszystkim. Okej. Okay. Zobaczymy, jakim będziesz jutro zawodnikiem. Rozpierdala mnie takie k***a robienie jakiegoś show i tak dalej. No i dlatego, bo ja nie wiem w ogóle, co ty to robisz, k***a. No jak, tutaj pokazywałeś, skakałeś i tak dalej. Nikt cię k***a nie chciał w żadnej federacji, KSW czy gdzieś. Robisz te k***a. Ale nikt mnie nie chciał w żadnej federacji. Ale słuchaj, zamknij mordę teraz. Mordę to masz, ty już ci powiedziałem, to jest mordę. Zamknij mordę, bo teraz ja mówię, słuchaj. Przyszedłeś wie naprawdę skąd i chcesz tutaj wyjaśniać frików, nie? Bo kurwa, wiesz coś u ciebie tego, że dlatego ci jadę jak ostatniej? Tylko dlatego, bo kto nie jest zawodnikiem, to każdemu ci się umniejszać i chcesz go na każdą cenę stłamcić, ale trafiłeś na Alanika takiego, który się nie daje, ci jedzie jak z ostatnio, rozumiesz, szmarzu jebany i nie dam się, bo każdy myśli, że kurwa, kto nie jest, kto nie walczy zawodowo czy coś, to jest kurwa gorszy od ciebie, ni chuja, każdy tak samo trenuje zapierdala. Jak cisnąć może, cisiesz, ja kurwa, jak ty jesteś kurwą, pierwszą naczelną, to już nie możesz nikim bardziej pocisnąć. To jest pierwsza rzecz. Ty jesteś, druga kurwa. Rzecz jest taka, debilu jebany, że ja przyszedłem tutaj z organizacji One FC, walczyłem w Otorę. No. To nie jest tak, że jest tylko KSW i ty jesteś zapatrzony w KSW i to jest federacja... Spełnienie marzeń. No nie. To tak nie jest. No nie. Ja byłem w innych federacjach, które mi bardziej... Prosisz się, kurwa, walki. Jak kurwa. Mówiłeś, poprosiłeś mnie, żebym ci dał dokończyć. Dokończyłeś? To teraz mówię ja. To nie jest tak, że KSW. Wy żeście sobie wbili w głowę, że KSW to jest spełnienie dla wszystkich jakichś marzeń. Ja byłem w dużo lepszej organizacji niż KSW. Zrozum to. Dużo więcej, bardziej zasięgowej, dużo z lepszymi zawodnikami. No i dostałeś na p***a. Pierwsza rzecz. Dostałeś na p***a i teraz chcesz friku wyjaśniać, kurwa. Bo kurwa, coś ujechałeś, kurwa, żeby podbudować swoje ego. Ty się nie czujesz zawodowcem? Słuchaj, zostałem na pita, walczyłem tam o pas. Ty rozumiesz, co to znaczy walczyć w jakiejś federacji o pas? No to było musiałeś kiedy? Sobie na to zasłużyć, żeby mieć taką walkę. Dobrze. A następna sprawa, przyszedłem wyjaśniać friku.
Polaków. Pierwszą osobą, która zaczepiła, to byłeś ty. No to nazywając nas wszystkich frajerami. Bo ja nie powiedziałem, że jesteś frajer. To kogo interesuje, no właśnie, to jak weź, mówiłeś, to mów to personalnie sprostuj, do jakiejś osoby. Sprostuj, te słowa, które powiedziałem, szmaciarzu, bo nie powiedziałem do ciebie centralnie, że jesteś frajer, tylko że trenuje tam banda frajerów, ale tam nie powiedziałem personalnie dużo do ciebie. Młodych chłopaków, którzy może poczuli ale się, każdy że wie, to kto jest tam trenuje, każdy nie. Wie, kto u ciebie trenuje. Wiesz tylko ty, tak samo jak wiesz tylko ty, że jesteś no. Dobra, jak jesteśmy... A to miałeś mieć na drugie, tylko ksiądz cię nie zgodził. Tak, no. Pastuchu, i... To jeszcze powiesz. Gówno, kurwa. Łysy. No i będziemy tak rozmawiać. No. Na pewno ty nazwałeś jebanym frajerem Alana podczas konferencji, co on powiedział, że przez to konsekwencją był liść w twoją stronę. No. Czy ty podtrzymujesz słowa, że Alan to jebany frajer? Oczywiście, że tak. No to ja nie będę tak siedział w takim razie, kurwa. Kurwa, Alan, jutro... Dalej, nie siedzę, kurwa. Alan. Ej, Alan, chodź. Dobra, dokończmy face to face. Rozumiesz? Ale kurwa. Dokończmy face to face. Alan. Puść mnie. Nie wychodzę. Jestem normalny. No dobrze, no to dobrze, to puść mnie. Ty widzisz, że nic nie zrobię. Przytrzymaj mi bluzę, hej, przytrzymaj mi bluzę. Nie, puść mnie. Tam lecz. Kurwa, panowie. Dobra, daj mi telefon. Daj mi telefon tylko. Alanik, tu jest telefon, chodź, usiądź. No i dobra, Ulfik, pogadajmy o czymś fajnym. Alan, wrócisz do nas? Nie. Czemu? Bo nie ma czemu, kurwa. Skończyłem, kurwa. Nie, no jest sens. Chciałeś porozmawiać, to dawaj, chodź. Dobra, ciągnij kichę szampaniarzu. Ty, jak ty kogoś nazywałeś frajerem, to jest dobrze, ja tak? Nie kurwa, tam trenuje dużo, kurwa, młodych chłopaków, którzy może, kurwa, poczuli, że te słowa są skierowane do nich, kurwa. Masz, kurwa, na mnie papier. Jak mnie nazywałeś? A ty mnie, kurwa, nazwałeś szpagaciarzem. Szampaniarzem, że jest... Nie powiedziałem! Ani razu tak do ciebie nie powiedziałem, że jesteś kurwa. A co kurwo napisałaś? Że jesteś, kurwa, a co kurwo napisałaś? To, bo ty wymiesz się wyzywać. Spagaciarze też mnie nie nazwałeś? Co? Nie nazwałeś mnie. Spagaciarze. Nie nagrałeś sobie, idź sobie, kurwo, otwórz, co do mnie wysyłałaś. Nie powiedziałem, nie powiedziałem. Ty jesteś kurwo jebana. Kurwo mnie jesteś tyle kurwa. A to za pana. Skończyłem, kurwa, państwu wejść, dobranoc. Skończyłeś, kurwa. Chodź pogadać, kurwa. Alan, chodź jeszcze na chwilę. Okej, no to widzicie, no Alan jednak chyba rezygnuje. On każdego może nazwać frajer, do niego nikt nie może nic powiedzieć. Tam trenuje, kurwa, 30 młodych chłopaków, kurwa, którzy są mądrzejsi od ciebie, kurwa, i sobie nie życzą, żebyś tak do nich mówił. Ale ja myślę, że widzowie by chcieli zobaczyć tego face to face do końca. Ty, ale ty... Czy face to face będzie zamieszany jak chuj? Wchodzisz, Alan, czy nie? Idzie. Moi drodzy, mamy Alana jeszcze. Jebana. Ja nie chcę w ogóle z tym siedzieć przy stole, kurwa. To jest kurwa szata zajebana zwykła, ty. Sprawdź sobie teraz głosówkę, jaką do mnie nagrałeś. Czy nazwałeś mnie szpagaciarzem, czy nie? Nie nazwałem cię szpagaciarzem. Sprawdź sobie, kurwa, w telefonie, jaką wysłałeś mi głosówkę w kwietniu. No, bo mnie pewnie wysłałeś od kurwa tych frajerów. Co ty nie powiesz? Czyli nazwałeś mnie. Nie pamiętam, co to się nazwałeś mnie szpagaciarzem. Nie pamiętam, co ty powiedziałem. Nazwałeś mnie szpagaciarzem. Jeżeli wysłałeś od frajera. Nazwałeś mnie szpagaciarzem. Jeżeli wysłałeś od frajera. Wiesz, jaka obelga jest gorsza? Kurwa, podstawy do tego. Wiesz, jaka obelga jest gorsza? Frajer czy szpagaciarz? To jest to samo. To jest to samo. Tak. To jak się spotkasz ze swoimi kolegami, którzy są źli, to rozdupcie. Ich zapytaj, czy to jest, kurwa, to ja samo. Ja nie siedzę, kurwa. Nie masz w ogóle pojęcia, o czym pierdolisz. W ogóle żadnego. Żadnego pojęcia nie masz o tym, co gadasz, kurwa. Ty jesteś, kurwa, i tyle ostatnio. Skończono jesteś, kurwa. Zobaczymy, kto będzie skończony jutro. Kurwa. No. Co wy wymieniacie w tych wiadomościach prywatnych na Instagramie? Nie wiem, kurwa, do mnie potrafi, kurwa, przed świętami napisać, kurwa, że wiesz, że jeżeli chce się, kurwa, odkupić winy czy coś, to żebym, kurwa, usiadł na słoik czy coś, kurwa. I wtedy, kurwa, to wtedy mu powiedziałem, kurwa, podać ci mogę, kurwa, w ramach rekompensaty, czy przeprosimy, że mogę ci podać, kurwa, kiełbasę do ryja i co tyle. Jest gorszą obelgą? Gówno, kurwa. Że mówisz, że możesz komuś podać, czy nazwanie go frajerem? To, że przynosisz wyjebane... Im pokazujesz, no, mu i mówisz, no, żeby to, no, dosiadaj. Wam mówię nie do niego. Za to jest to gorszą obelgą. Jeżeli, kurwa, powiedziałeś, to jest, że... kurwa, gorszą obelgą. Proste pytanie. Jeżeli ja, kurwa, to gadam. Proste pytanie to dostałeś, kurwa. Szmatą ostatnio, no. Mów, Alan, no. Jeżeli, kurwa, wiesz, mówi do mnie, że ma siadać na, kurwa, słoik przed świętami centralnie, gdzie, kurwa, dużo osób wie, że, kurwa, świąt nie spędza, bo nie mam, kurwa, bo nie mam rodziny i tak dalej. I mi, kurwa, taka, kurwa, pisze do mnie, że mam, kurwa, siadać na słoik, to, kurwa, go pocisnąłem, kurwa, zrówno z nim. Ja poszedłem, ci napisałem, ty, żebyś siadał na słoik? Tak, mam pokazać tego, mam ci pokazać to wiadomość, to już, czy też, kurwa, czy też masz, kurwa, za dużo, to już nie jest, czy za dużo, zblokowałeś, bo to, kurwa, teraz ten. Sobie przypomniałeś, przed chwilą mówiłeś, że nie nazwałeś mnie szpagaciarzem. No nie, bo nie, bo pewnie się tak wpiłem przed świętami. Tego nie pamiętasz, to pamiętasz. Tak powiedziałem przed świętami, bo jeżeli, kurwa, takim pocisnąłeś, kurwa, przed świętami, to się pewnie znerwkuję, ale nie powiedziałem nigdy. A, wpiłeś się, o Jezus.
Czy według ciebie Michał jest prawilny? Bo w wywiadzie powiedziałeś, że wampir niby taki prawilny, jak... Nie, 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 nie wyjebane mam, jeżeli wiesz, jeżeli ja mu wypierdalam, jeżeli mu nie wyjebałem jeszcze wtedy listwy, a mówi do mnie, że chce, żeby dawać, żebyśmy się napierdalali i wiesz, parę dni przed walką, a potem pierdoli, a co to ma być, co to ma być, a chce się ze mną napierdalać teraz od razu, albo żebyśmy wyszli z sali, no to kurwa. O czym ty mówisz? To jest hipokryta jebany. Ale o czym ty mówisz? Ogólnie, kurwa, przypomnij poniedziałek, to czyli też masz kurwa, zanim pamięci krótkotrwałe, ale nie martw się, ja też mam. Chodzi o to, że mówiłeś jeszcze przed tym, jak Alan ci wypłacił listwę, że dobra, chodź, to się możemy podpisać. Tylko, że mi się kojarzy, że to było jednak ja ci po liście. Powiedziałem, że jeśli mamy kwestię, którą chcemy rozwiązać, możemy się spotkać i ją rozwiązać. Chciałeś się napisać. Nie mieliśmy żadnej. Nie, nie mieliśmy żadnej walki. Chciałeś napisać. Chciałem się być na konferencji. Zacząłeś, uderzyłeś. Co to ma być, jeżeli jak Tyburski wyjechał, kurwa, dlatego. Ale poczekaj. Ja tak samo tobie wyjechałem liście. No uderzyłeś mnie. Ale liść, kurwa, uderzyłeś mnie. Pomyślałem, że chcesz się bić, no to mogliśmy to załatwić od razu na konferencji. No to na gadasz, jeżeli dziwisz się, kurwa, co ty Burski zrobił dla Kasiusza. No dziwię się. No, albo jesteś taki zdziwiony, jak dziwiłem listę za aha, czyli bicie z partyzanta, partyzant jest w porządku. Chciałeś się, kurwa, napierdalać. To potem nie pierdol, kurwa, wszystkim, że co to ma, kurwa, być. Parę dni przed galą chcesz, że możesz kogoś skontuzjować. Ale to było 2 miesiące przed galą, napisałem ci, jeśli ma... Teraz poniedziałek, cymbale, tym, jak mnie uderzyłeś. Tułku jeden, kurwa. Jak mnie uderzyłeś. Tułku jeden. Po tym, jak mnie uderzyłeś. No, skoro chciałeś mnie uderzyć, chciałeś mnie ukarać, no to mówię, chodź załatwmy sprawę. Liścia dostałeś, wychowawczego liścia, po prostu. Tak, i później uciekłeś za ochronę. Nie, nie uciekłem. No i to znowu jest brak, kurwa, podejścia do rzeczywistości. Okej, okay, no ale ten liść miał być za to, że powiedział do ciebie jebany frajer. Tak. I pytanie jest takie, bo to przekroczyło twoją granicę i ty powiedziałeś, że są jeszcze 3 słowa, które przekraczają. No nie będę tutaj gadał. Okej, okay, ale przekroczył innymi czy nie? Tak. Też przekroczył. A, czyli teraz każdy z naszej, z naszego klubu powinien dojść i wypierdolić ci w pysk. Za co? Za to, że nazwałeś nas frajer. Ale personalnie to powiedziałem? Ale powiedziałeś do całej ale grupy, każdy wie, kto tam trenuje, kurwa, debilu jeden, każdy wie, klubowi, kto tam ty trenujesz, bo ty tam trenujesz. Jeden. Przecież kurwa wiesz, co by akurat nie mógł wejść nie do wiem, klubu. Nie wiem, wiesz, wiesz kim trenujesz, ty. Kurwa, no cymbale jeden, ty. To wiesz tylko ty. Ja pierdolę. Wiesz wszystko, ty wiesz wszystko. Nawet nie mogli do nas do klubu wejść. Nawet nie mogli do nas do klubu wejść, rozumiesz to? Frajer. Nawet nie mogli do nas do klubu trenować, kurwa. No cymbale, ja pierdolę. Tak. Gdzieś tak, kurwa, debilem po prostu skończony, że to jest dla mnie kurwa kit. Nie wiem, trenuj w kasku, kurwa, czy weź tabletki od lekarza, bo zapomniałeś może, no nie wiem. I ty mi to mówisz? Kodujesz, no wiem. Prawy odśwież i sobie przetwórz to jeszcze raz, ty. Nie, no jak ty mi mówisz, że jestem debilem, to coś w tym musi być, na pewno. Jakbyś to skomentował? Widać ewidentnie, chłop tabletek nie wziął, to co prowadzę, ty. Zabolało go to, co do niego powiedziałem, ale jak on mówił w czyjąś stronę, to było wszystko w porządku. No co ja mam z d***em rozmawiać? Chcę wrócić do twojego face-to-face'a Vampir Tybori i w sumie spytać się ciebie, Alan, czy to jest prawda, bo takie dostałem info, jak do ciebie dzwoniliśmy przed programem. Ty w wywiadach jechałeś, no że tak powiem, grubo z Michałem, mówiłeś, że jest c***ą. No jest, bo kupię mu ten, jutro mu kupię taki pad, taki karton może, kurwa, pod pasek, bo jest taką jedną wielką c***ą. Okej, okay. No ale dobra, podczas tego, gdy my dzwoniliśmy do ciebie na face-to-face Vampira z Pawłem Tyburskim, ty powiedziałeś człowiekowi, który ogarnia te telefony, takie dosłownie słowa, zostawmy smaczki na tego łysego C-worda na konferencję. Czy ty tak powiedziałeś? Co to jest C-word? Co? Co powiedziałem? C-word. C-bot? C-word. Co to kurwa? Sami zadogońcie. A. No. No co? Że co? Nie. Czy nazwałeś tak Michała? Jak? Nazwałeś mnie c***em. Nie, nie nazwałem. No, chciałem, żeby tego nie... Nie wiem, co to znaczy, ale nie powiedziałem tak do ciebie. Wiesz, okay, co to znaczy? Wiem, więc nie powiedziałem tego. Skąd? Ktoś ci powiedział? Czyli co, błędne info, tak, że jak dzwoniliśmy. Okej, dobra. Tak, Alan, a skąd to wiesz, że ja taki jestem? A nie powiedziałem tak do ciebie, nie powiedziałem, kurwa, że taki skąd jestem. To wiesz, że ale ja taki jestem? Ale nie powiedziałem taki, że kurwa, patrz, no mówię kurwa do cymbała, że nie powiedziałem tak, że taki jestem, a ty dalej on kurwa, mówi, że coś takiego ma było. Ja mam, czyli mam screena, od gościa z fejmu, który ogarnia te telefony i jest faktycznie screen, że tak... No to ja mówię, że tak nie powiedziałem. No okej. Okay. Czyli kto kłamie? Ulfik czy ja ten tak nie powiedziałem. Znaczy ja też wiem, że mam info z drugiej. Czyli ręki. Jesteś sztywny, ale jednak mogłeś mnie tak nazwać. Nie powiedziałem tak. To... Pojebana akcja, gość. Na pewno też pojebany, panowie, będzie wasz face to face, więc zapraszam was do stare downu. No kurwa, jutro walka, nie uderzę go, kurwa, dawaj. No, jutro waleczka, więc pamiętajcie, no, panowie, że nie, ale bez ja bicia. A moi drodzy, jeśli wy chcecie zobaczyć tą walkę, to wchodźcie na Fame TV, wykupujcie dostęp i oglądajcie wyłącznie w serwisie streamingowym Kanal Plus Online. Vampir kontra Alan. Już jutro, boks, duże rękawice. Ja bym chciał
jeszcze na koniec... Wiesz, co jest najlepsze? Uwielbiam takich ludzi. No. Uwielbiam takich ludzi jak ty. Dobrze. No, no to dobrze. No, uwielbiam. Uwielbiam. Ciężki wieczór. Myślisz? Tak, ciężki wieczór. Dla ciebie będzie no, dla ciebie tak samo. Myślisz? Zapierdalałem bardzo mocno. To kogo interesuje, no, że ty zapierdalałeś? Alan, dlaczego nie małe rękawice? Tylko ostatnie pytanie na koniec, bo widzowie się ja rozumiem, dopytywali. Żeby to było, że 3 tygodnie. Ja teraz całkowicie przestawiłem się na bok, trenowałem z Robertem Brombrowskim. Nie ma problemu, mi pasują rękawice. Zmieniłem całkowicie swój obóz trenerski, przygotowawczy. Szykowałem się na Kasiusza, ale wykluł się ten pasożyt, więc po prostu no trudno, robimy to w boksie. Kolejna walka jak najbardziej możemy robić w K1, kurwa, na małe. Nie ma problemu. Ale po tej walce ty już nie będziesz chciał, kurwa, żadnego, nic nie będziesz chciał. Po tej walce ty już nie zgaszony, bo nawet nie masz z kim walczyć, kapiszonie. Ja jestem gotów dzisiaj. Niezależnie od werdyktu. Ja jestem gotów, niezależnie od werdyktu. Dzisiaj robimy następną walkę na następnej gali. W każdej dziedzinie jakiejś. Następną kurwa walkę robię z Kasiusem. Ja bym najchętniej zrobił ją na zasadach Pride. Nie ma problemu. Ja bym najchętniej zrobił na zasadach. Chcesz mi zrobić krzywdę? Ja chcę zrobić tobie krzywdę. No, to robię. Panowie, na koniec, ja bym chciał, żebyście opisali swojego przeciwnika. Jak jesteś słowny. Michał, na koniec, jakbyś opisał Alana w trzech słowach i Alan, ty Michała. I kończymy. Nie będę już kurwa, jutro się widzimy w klatce, wszystko załatwimy. A ty, Michał? Kto się kurwa urodził, kanarkiem nie zdechnie. No. Proste.